walka z tyfusem plamistym nie wyglądała bardzo korzystnie tak długo, aż na widownię wstąpił znakomity badacz Polski, profesor Rudolf Weigl, stwierdził noblista Charles Nicoll. Kim był człowiek, który stworzył szczepionkę przeciwko tej groźnej chorobie i ocalił miliony ludzi na całym świecie? Rudolf Weigl przyszedł na świat 2 września 1883 roku w Przerowie na Morawach. Jego rodzice mieli austriacko-czeskie korzenie. Los zadecydował jednak, że Rudolf zostanie Polakiem, choć po polsku zaczął mówić dopiero jako kilkulatek. Po śmierci ojca jego matka ponownie weszła za mąż. To ojczym, Józef Treuner, nauczył Rudolfa nowego języka. Rodzina zamieszkała w Galicji, najpierw w Jarśle, później w Stryju, gdzie Weigl w 1903 roku zdał maturę. Zdał na Wydział Medycyny Uniwersytetu Lwowskiego, lecz nie na studia lekarskie, a przyrodnicze. Po 7 semestrach zdobył tytuł doktora i pracę asystenta w zakładzie Józefa Niałżbama Hilorowicza. Panowie z miejsca się dogadali. Łączyły ich zainteresowania naukowe oraz pracoholizm. Profesor Rudolf Weigl godzinami ślęczał nad preparatami. W 1913 roku habilitował się z zoologii, anatomii porównawczej i histologii. Tymczasem nad Europą gromadziły się czarne chmury. Już wkrótce miała nadejść wielka wojna, a z nią przełom w karierze Weigla. W 1914 roku Rudolf dostał powołanie jako parazytolog. Zajmował się badaniami pasożytów i pasożytnictwa, przyrodzie oraz mechanizmami zachodzącymi w procesach pasożyt-ożywiciel. Kilka miesięcy później przeniesiono go z Lwowa do szpitala wojskowego w Przemyślu. Miał zajmować się zarazkami cholery, ale wolał mniej rozpoznany i równie groźny tyfus plamisty. Zanim pojawiła się szczepionka i rozpowszechniły się antybiotyki, umierało nawet 60% zarażonych na tę straszną chorobę. Gdy Weigl zabrał się za swoje badania, od kilku lat wiadomo już było, że bakterie przenoszą między ludźmi wszy odzieżowe. Nie istniał jednak sposób na skuteczne uodpornienie człowieka przed infekcją. Problem polegał na tym, że insekty nie zarażały się między sobą, a żeby wytworzyć szczepionkę, potrzeba było olbrzymiej liczby chorych na tyfus wszy. W tym miejscu na scenę wkroczył profesor Weigl. To on pokazał światu, jak za pomocą niewiele grubszej od włosa szklanej rurki wprowadzić do jelita zdrowych osób wszy. Risekty, czyli bakterie, które dostają się do organizmu człowieka za pośrednictwem między innymi wszy i roztoczy, a następnie wywołują śmiertelne choroby. Swoje eksperymenty niemal przepłacił życiem. Skaleczył się bowiem podczas pracy z insektami i ciężko zachorował. Po wojnie krótko kierował pracownią badań nad tyfusem plamistym w Przemyślu. Jednak już w 1920 roku macierzysty uniwersytet powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Biologii Ogólnej. W latach 20. opracował pierwszą wersję szczepionki, która miała uratować miliony ludzi w Chinach, Afryce i Europie. Stworzył we Lwowie laboratorium badawcze. Stało się ono zalążkiem Instytutu Badań nad Tyfusem Plamistym. Zakład przy ulicy Świętego Mikołaja 4 miał strukturę piramidy. Podstawą byli hodowcy, którzy hodowali zajeczek wszy. Dbali o ich rozwój i o czystość klateczek, bo wszy nie znoszą brudu. Na kolejnych poziomach znajdowali się karmiciele, instytutowy plebs pasający swoją krwią, zdrowe insekty. Wyżej arystokracja, szczekacze i preparatorzy. Tak opisywał to jeden z pracowników Instytutu. Na szczycie znajdował się oczywiście sam profesor. Początkowo sam także był karmicielem. Jednak z czasem ludzi, którzy przystawiali sobie do skóry klateczki z insektami, potrzeba było coraz więcej. Zwłaszcza po 1939 roku, kiedy świat znów opanowała wojenna pożoga. A gdzie była wojna, tam pojawiał się tyfus. Podczas sowieckiej okupacji Lwowa Rosjanie zostawiali Weiglowi w zasadzie wolną rękę. Przekazali mu nawet do dyspozycji budynek gimnazjum żeńskiego imienia królowej Jadwigi. Sytuacja zmieniła się diametralnie po wkroczeniu do miasta Niemców. W
W nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku naziści dokonali mordu profesorów lwowskich. Weigla nie było wśród ofiar, bo hitlerowcy go potrzebowali. Ideologia narodowo-socjalistyczna i arajskie pochodzenie nie chroniły przed tyfusem. Profesor Rudolf Weigl to wykorzystał. W zamian za produkowanie szczepionki na potrzeby Wehrmachtu wymógł na Niemcach prawo do samodzielnego wyboru współpracowników. Dzięki temu uratował m.in. Zbigniewa Herberta, Stefana Banacha, Andrzeja Szczepowskiego i tysiące innych, którzy za cenę własnej krwi, gdyż byli karmicielami, otrzymywali Ausweis Instytutu, czyli polisę na życie w okupowanym Lwowie. Szacuje się, że profesor Rudolf Weigl ocalił w ten sposób nawet 5000 osób. Niemcy chcieli, by profesor podpisał Volkslistę, on jednak odmówił, mówiąc: ojczyznę wybiera się jeden raz. Ja dokonałem wyboru w roku 1918. Do końca życia, choć w jego żyłach nie było polskiej krwi, uważał się za Polaka. Przyszło mu za to słono zapłacić. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym jego nazwisko wielokrotnie pojawiało się wśród nominowanych do Nobla. Zawsze jednak nagrodę dostawał ktoś inny. W 1942 roku ponownie został zgłoszony, ale III Rzesza nie poparła jego kandydatury. Była to zemsta za decyzję uczonego. Konsekwencje przywiązania do ojczyzny odczuł boleśnie. Również po wojnie, jako zadeklarowany Polak, nie chciał pozostać we Lwowie. Przeniósł się więc z rodziną do Krakowa, tylko że tam nikt go nie chciał. Obiecywano mu wybudowany w Krakowie przed wojną nowoczesny Instytut Bakteriologiczny, a potem zostawiono na lodzie. Dostał pomieszczenie zwykłej kamienicy czynszowej bez odpowiedniej aparatury i potrzebnych instalacji. Jednocześnie musiał walczyć z rozsiewanymi przez zazdrosnych konkurentów plotkami o rzekomej kolaboracji z Niemcami. I choć nigdy oficjalnie pozostawiono mu zarzutów, z powodu dominowanej zdrady Nobel po raz kolejny przeszedł mu koło nosa. Mimo to Weigl kontynuował pracę, najpierw w Krakowie, później w Poznaniu. Zmarł nagle po udarze mózgu 11 sierpnia 1957 roku w wieku niespełna 74 lat. Dopiero po śmierci uznano jego zasługi. Otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a później również Medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Tak skomentował, nie bez złośliwości, współpracownik Weigl Stefan Kryński. Oznaczono go w trumnie. Dla profesora chyba to nie miało jednak dużego znaczenia. Najważniejszą walkę z tyfusem wygrał. Powiedzieć, że Rudolf Weigl był sławą osobą, to tak jakby nic nie powiedzieć. To naukowiec, który jako pierwszy opracował metodę produkcji skutecznej szczepionki na tyfus plamisty. Zrobił to kilka lat po Wielkiej Wojnie, w czasie, który choroba zabija kilka milionów Europejczyków. Z miejsca stał się jednym z najbardziej cenionych, tak wówczas mówiono o pionierach medycyny, łowców bakterii. Do Nagrody Nobla był nominowany co najmniej kilka razy, a jednym powodem, dla której nie otrzymał, była polityka. Dlaczego więc wiemy dzisiaj o nim tak mało? Zgoła nic.